Siemano Gdurski, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Gramy Spirit Rayear of Dragon. Jeśli dobrze pójdzie, będzie to odcinek ostatni, tak więc siemano Gdurski, bardzo tak się patrzysz, Spyro, no sorry, no. Insomniak cię porzuciło, zostałeś sierotą adoptowaną przez jakąś bandę... Może nie będę kończyć. Także jak witam wszystkich bardzo serdecznie w Spyro. Witam wszystkich bardzo serdecznie w prawdopodobnie ostatnim odcinku z Grime w Spyro 3 Year of the Dragon. W tym odcinku zajmujemy się planszą, która ma dźwięczną nazwę Super Bonus Round. Nie wiem, co to znaczy super i bonus, ale round to znaczy okrągły, tak więc witam wszystkich bardzo serdecznie w planszy Super Bonus Okrągły. Zapraszam. Wiem, jakie straszne horrory oczekują nas, czy tam raczej mnie w tej planszy. Was? Wiecie, co was czeka? Dużo, dużo wspaniałego śmiechu, dobrej zabawy i ach, wyśmienitej strawy, rzekłbym, gdybym jakiekolwiek jedzenie dla was przygotował, ale nie przygotowałem, więc posłuchajmy Bianki. Hey, you finally made it, Spyro! Hunter was a little worried about you when you went off to fight the sorceress, but I always knew you'd beat her. No i bardzo dobrze, bo tak ma być. This place is where the sorceress kept all her treasure. But after she was defeated, a bunch of thieves came and stole it. If you can catch the thieves, you're more than welcome to keep the treasure. Tak właśnie zastanawiam się, czy oni tutaj przyszli, kiedy myśmy wyczyścili całą resztę, bo Super Bonus Round, czyli oczywiście super bonusowa runda, jakbyś się nie kapił, ja robię. Otwiera się dopiero, kiedy zbierzemy dosłownie wszystko, co możemy zebrać z innych plansz, to znaczy wszystkie klejnoty i wszystkie jajka. No i jeśli za ten czas tutaj się wbiła taka banda i to rozkradła wszystko, to są całkiem sprawnymi złodziejami i tak szczerze biorąc pod uwagę, jak świetnie im poszło złodziejstwo, to ja bym bardzo chętnie im zostawił całe to bogactwo, bo jak najbardziej sobie na nie zasłużyli. Ale co my tutaj robimy? Mamy tutaj zestaw bramek. Bramki, które mają od 16 tysięcy klejnotów wymaganych do otwarcia do bodajże 20 tysięcy. Wszystkie tutaj miejsca dają nam jeszcze więcej klejnotów. Jest to taki bardziej rozwinięty i rozbudowany odpowiednik Gnasty's... nie pamiętam, jak się nazywało. Gnasty's Loot? Gnasty's Treasury? Nie wiem. Tak czy siak... Mamy tutaj właśnie bezpośrednio, cóż, bardzo oczywistych złodziei, których dobrze już znamy. Co to za wpieprzanie mi się prosto pod ogień? Tak się nie robi, chcecie pożyć? Najwidoczniej nie. Najwidoczniej złodzieje mają myśli samobójcze. Może wiedzą, że w domu czekają na nie kobiety, które oczekują skarbów o wiele większych. Może naopowiadali, że hej, w skarbcu czarodziejki czeka na nas 100 milionów, ale 100 milionów trzeba było podzielić na, powiedzmy, 6 złodziei. No i niestety ze 100 milionów nie zostało nawet 200 tysięcy. No a żony bardzo zadowolone na widok 100 milionów 200 milionów jest to, co ja mówię? 100 milionów podzielone na 6 to jest niecałe 200, tak, no tak, dobrze mówię. No to niecałe 200 tysięcy, na pewno. Coś mi się tu nie zgadza, Paplok, ty debilu, może wróć do szkoły. Nie, chwila, jak mamy 100 milionów, nie? Dzielimy to na 6, to zostaje ileś tam milionów. Oh yeah, ale był upierdliwy. Tak, ale ja zmieniam temat. 100 milionów na 6 to byłoby 100 na 6. 100 na 8 to jest 12,5, więc 100 na 6 to byłoby... 16,5, coś w tym stylu? Dobra, no to 16,5 miliona. Tak czy siak, babki złodziei napaliły się na 100 milionów, dostały 6 razy mniej, czy tam raczej dostałyby 6 razy mniej. Złodzieje doskonale wiedzą, że ich babki to nie zadowoli. Wielkie, oczywiście, watachy dzieci czekają razem z nimi. Gęby do wykarmienia, które oczywiście czekają także na te całe miliony, a które tych milionów nie dostaną. Tak więc lepiej jest zginąć od smoczego ognia, aniżeli wrócić do domu z zbyt małą ilością pieniędzy, niezadowalającą ilością i takie tam. Dobra, tak jak mówiłem, bramki... No, do 20 tysięcy. Bramki mamy od 16 do 20 tysięcy, tak więc najpierw z tych złodziei, którzy tutaj już biegają, zbieramy sobie 16, wchodzimy w bramkę z 16 tysiącami... Tysiącami? What? No i zbieramy sobie po kolei, robimy sobie po kolei i tak sobie biegamy między tymi bramkami i cieszymy mordy.
Sparks, mam nadzieję, tak, pokazuje nam złodzieja, albo chociaż my zastanawiam się, co Sparks pokazuje. Czy Sparks pokazuje złodzieja, jeśli jest bliżej od luźnego klejnotu, czy pokazuje jednak najbliższy luźny klejnot, kiedy ten jest dalej od najbliższego złodzieja? Pytam się o to, bo biorę pod uwagę to, że tutaj nie tylko złodzieje zawierają sobie klejnoty, ale na pewno usłyszeliście albo zauważyliście te takie szajsy latające sobie na niebie. One też zawierają klejnoty w nieco innej postaci. Znaczy na nieco inny etap, nie w innej postaci. Oh, by the way, Hunter is around here somewhere. He's been tinkering with one of his new toys all day and he wants to show it off. You should go see him. No to w sumie jak zawsze, Hunter to jest taka całkiem niezła złota rączka. Złota rączka, złote skrzydło, złota płetwa, zależy co sobie wyhoduje, prawda? Gdyby Hunter nie był Hunterem, byłby zdecydowanie nudną postacią. Trochę mnie roztkliwia, ponieważ jest to... Kurde, no ostatni odcinek, ja wiem, że 3 września wychodzi Spyro Reignited Trilogy i zrobimy sobie rundę po całym Spyro znowu na nowo, tylko że jakby, cóż, dosłownie na nowo, bo w nowej odsłonie, no ale jednak... To będzie nowy Spyro. Nawet jeśli aktorzy będą starzy, to będą nowe głosy i cóż... To jest nasza ostatnia styczność ze starym Spyro. Hi Spyro! Did you see Bianca? She was really worried about you when you went off to fight the sorceress. It was pretty funny. She tries to play it cool, but she was scared stiff until you came back safe. Mnie to rozwala, że żadne z nich nie nawiązuje do tego, że są razem. W sensie... Znaczy, pewnie we swoich objęciach trzęśli dupy o nasze zdrowie podczas walki z Sorceress, z czarodziejką. Ale później, gdy się całowali na murze, cóż, o tym ani słowa, nie? Może w sumie Hunter zakłada, że Spyro dalej nie wie. To by było chamskie. I just finished fixing up an old submarine. Why don't you try taking it for a spin? Great! Hop aboard! A teraz małe nawiązanie do początku Spyro 2. We all live in the purple submarine, purple submarine, purple submarine. Gdzie się strzela? Nie wiem. Grażyna? Laura, gdzie się strzela? Na kółku? Tak, na kółku. To jest masakra, bo przyspiesza się na... A na X-ie też, dobra, to nie jest taka masakra. Bo ja zacząłem przyspieszać dopiero na tym. Ja zacząłem przyspieszać na kwadracie. Ja pomyślałem, jak ja z kwadratu mam przenosić palec na kółko, nie? To była masakra. No, ale u mnie to jest rozwinięcie oczywiście poziomu z łódźmi, jasne. Co mi jest w tym odcinku z tym, zmianą rzeczowników języka polskiego? Tak, łodzie podwodne były w... Haunted Fleet? Lost Fleet? A nie pamiętam. Tak jak był tam Crazy Ed. My treasure! Yes, my treasure! I wanna gain my treasure, right? Tak, to był ten kret, który próbował znaleźć skarb i tam też były łodzie podwodne, gdzie dokładnie w tym samym sterowaniu i w tym samym schemacie mieliśmy z nimi walczyć. Jest to całkiem przyjemne, no bo właściwie co, należy tylko pływać za nimi, co może być skomplikowane, no ale o to chodzi, to jest platformówka, a tutaj nie ma w sumie platformowania, tylko po prostu 3D siedzenie na ogonie wroga. Birdowi by się spodobało. Oczywiście w ostatnim odcinku mówiąc agent Bird, jak ostatni debil, miałem na myśli sierżanta Birda. Myślę, że wszyscy się domyśleli. Co ciekawe, nikt o tym nie napisał chyba w komentarzu. Bardzo mnie to cieszy, bo to znaczy, że nie skupiacie się aż tak na uprzykrzaniu mojego życia, znaczy uprzykrzaniu, na prostowaniu wszystkich moich błędów, no, chociaż tak właściwie chyba. Cóż, to są jeśli ja popełniam błędy, no to każdy rzecz nie ma wszelkie prawo w poprawianiu ich. Wanna take my sub for a spin? Tego nie będę tłumaczył. Sure. Come back whenever you wanna run. Dobra, bla, 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 wracaj, znaczy wróć kiedy tylko będziesz chciał, żeby sobie popływać. No w sumie tak jak mówię, nie będę tłumaczył. Myślałem, że będzie jakiś specjalny tekst zupełnie tak jak... O nie, nie, nie. Zupełnie tak Bianca miała. Nie, 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 nie. Największa komedia w tym odcinku rozpoczyna się teraz. Zastanawiam się, czy cheatować, czy nie. Check it out! This is the world's fastest turbo snowboard course! The local champions are the Sasquatch Six, a gang of yetis on souped-up snow discs. I bet that you could outrace the lot of them. If you win, we get a huge pile of treasure. If you lose, I have to slick down the whole course with my tongue! Jedyny w sumie powód, dla którego cieszyłbym się, że przegrałem, jest taki, że to rzeczywiście fajnie pomyśleli i odpisowali gadkę Huntera, kiedy przegramy. Jeśli się uda, to to zobaczycie. Znaczy, jeśli się nie uda, to to zobaczycie. Jeśli się uda przegrać, to to zobaczycie. Jeśli się nie uda mi wygrać, to to zobaczycie.
No ale jeśli bym wygrał za pierwszym razem, no to wam po prostu opowiem, jak to wygląda. Wy sami będziecie mogli poszukać na YouTube, ponieważ wydaje mi się, że zdecydowanie warto. Ogólnie, poza tym, taki mały komentarz, może nie wiem, że Snow Disk, jeśli zapamiętam, przetłumaczę jako tupoloty. Bo czemu nie? So, ready to race? Hunter, taka dzika niepewność w głosie. Right on! Just don't lose, or my tongue's gonna be a popsicle. Your tongue's gonna be gone. Oh shit, it's already on. Nie pamiętam, jak tu się robiło triki. Wydaje mi się, że już przegraliśmy. No dokładnie. To jest taka wredna plansza. Nie, aha, na trójkącie się robi triki, dobra, to już będę wiedział. Quit race. Zacznijmy od początku. To jest taki... Check it out. A, myślałem, że to jest przegrana, a to nie jest przegrana. Dobra, tak więc wyjście z wyścigu się liczy jako całkowite usunięcie siebie z niego jakby. No i dobra, spoko. O co chodzi w tym wyścigu? W tym wyścigu chodzi o to, żeby nabijać jak najwięcej punktów trikami i tak dalej. Bo zwyczajnie, jeśli nie będzie się cały czas jechało na tym przyspieszeniu, to równie dobrze można sobie odpuścić. To jest masakra. Ten wyścig... Prawie spadłem. Ten wyścig nie uznaje żadnych błędów. Jak się spadnie z planszy, także jest źle. Oczywiście warto jest zaliczać gwiazdki i tak dalej, aczkolwiek trzeba pamiętać też, żeby... Ach... God damn it! Jest dobrze! Uhuhu! Jest źle. Jestem piąty, to jest bardzo zła pozycja. Mam już na dole jeszcze, żeby powiedział się. Tak, that was shit. Znaczy, nie powiedziała, że wolałbym. Tylko wolałbym, dlaczego mam tak mało tej energii? Exit race, znaczy quit race. Czym się różni quit od exit? Nie mam bladego pojęcia. Bla, 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 bla. To jest najdłuższa część zdecydowanie tego odcinka. No chyba, że nie będę mógł trafić w czarodziejkę. Mamy tutaj mały cheat. Jest tutaj mały cheat, który polega na tym, że... Zresztą potem wam pokażę. Jeśli za bardzo mi nie będzie iść, to go zwyczajnie zrobię. Fajnie, super, mega, świetnie. Oczywiście mordowanie krabów także się liczy jako... O nie, o nie, o mój Boże. Tak, tak jak mówiłem, najlepiej tu cały czas mieć turbo, inaczej ta gra nie ma sensu, znaczy ten wyścig nie ma sensu. Bo tak jak Hunter powiedział, te durne Yeti mają podrasowane te swoje dupoloty, a my nie mamy podrasowanej deski. A nie, to jest całkiem zwrotne w powietrzu, tak szczerze. Dobra, trzeba też mieć... O nie. No już resetuj się do jasnej anielki! Aha, jesteśmy ten. To jest masakra. To na YouTubie o wiele łatwiej wygląda niż jest. A ja wiedziałem, ja całe Spyro 3 myślałem o tym jednym wyzwaniu. W sumie oni już cheatują, w sensie... Oni już na samym początku doskonale tego cheata robią, którego ja będę chciał zrobić. Chyba będę chciał go zrobić, tak mi się wydaje. Mega. Ultra. Nieprawdopodobne dokonania. Raz, dwa, trzy. Okej. Raz, dwa, okej, lecimy. Oj, nie udało się, ale jesteśmy. No, zresetuj się! Dlaczego ta gra mnie nienawidzi? Zaliczamy kraba, zaliczamy to. Krab to jest taka sieć w ogóle ten. O nie. To jest masakra, że w ogóle ustać tutaj. Nie, czy ja na ciebie help? Nie, quit, dobra. Tak szczerze, normalna osoba w tym momencie po prostu by spauzowała odcinek do momentu, kiedy by jej się udało, ale nie ja, bo to jest zbytnie złoto, jeśli chodzi o komentarz. I to dobrze wiecie. To zwyczajnie słychać, prawda? Tak, to dokładnie słychać. To widać! A wow, Boże, to jeszcze nie przywykły mi palce do tego. Jeszcze nie przywykły mi palce do Xboxowego pada. I trochę mnie bolą, kiedy je trzymam tak, jak powinienem trzymać. On ma po prostu trochę inną budowę tych miejsc pod palce serdeczne. I jeszcze raz, okej. I wypadłem z planszy? Nie, jeszcze nie. No, szkoda jest taka, że triki opłaca się robić do pewnego momentu, bo potem zwyczajnie to nie jest tak, że nam się zachowuje paliwo, nie ma żadnych reserve, tak w Crashu Nitro Fueled, skoro już mówiłem Fueled. Mówiąc Nitro możemy powiedzieć Fueled, bo to jest, no wiecie, polska wymowa, tak się mogę mówić. Przynajmniej nie z takim zamiarem. Raz, dwa, trzy, okej.
ten, kurde, ustać w tej planszy, to już jest super osiągnięcie. Okej. Trzeci, czwarty. W tym miejscu się to buguje, nie mam pojęcia dlaczego. Super! Nienawidzę tej planszy! Ten, kto ją stworzył, powinien mieć penetrowany odbyt w piekle całą wieczność, tak powiem to. Osrać! To jest masakryczna plansza. Najwyższy czas, żebym nieco o niej powiedział, co o niej sądzę, zamiast ciągle próbować skupiać się i nie mówić żadnych złych rzeczy o niej. Nie cierpię jej! Te plansze stworzył Belzebub, mając penis Lucyfera w odbycie, tak. Super. Niesamowicie dojrzała dyskusja i narzekanie godne paploka. Świetnie. Czuję się teraz jak idiota. W zasadzie w sumie czuję się jak idiota grając te plansze. Fajnie, że ten firework poleciał całkowicie logicznie, prawda? Nie, omijam to i walić to. Fajnie, że robisz triki, Spyro. Super, mega, świetnie. Aha, jest trzecie okrążenie, jestem czwarty. To jest cała ta durna plansza w skrócie, nie? Znaczy ja wiem, wszyscy są tak bardzo zdolni, że to robią od razu. Znaczy może nie, nie wiem, ale tak czy siak fajnie mi się narzeka i lecę na fali, więc wiecie. Jeśli się teraz nie uda, to następne podejście to będzie z cheatem. Super, jedziemy z cheatem. A czy nie, szczerze, to trwa minut, nie chce mi się. Jedziemy aż się uda, najwyżej. Mamy czas, filmik może być długi, co nas to obchodzi? Długie filmiki są fajne. Zresztą słyszenie narzekania też strasznie zawsze śmieszy, słyszenie narzekania jest fajne i tak dalej. Ja prawie nic nie dostałem! What?! Kręciłem się milion razy, nie dostałem nic do palacza! Co się dzieje w tej grze? Czy tutaj jest jakiś konkretny kąt, pod którym trzeba się kręcić, żeby dostawać do palacz? Teraz dostałem troszeczkę więcej? Teraz dostałem bardzo dużo, okej, to kręcimy się pod kątem? Nie wiem? Znaczy, mógłbym oczywiście skończyć taki wyścig, ale to jest całkowita szkoda czasu, no i... Fajny jest tekst Huntera i tak dalej, ale mi się zwyczajnie nie chce, ja nie żyję wiecznie. O, fajnie, pełny dopalacz. Oczywiście jak dostajemy gwiazdkę, to puszczamy dopalacz, bo zwyczajnie gwiazdka sama z siebie nam daje dopalacz. Gwiazdka nie uzupełnia wskaźnika dopalacza, ona nam daje darmowy jakby pozawskaźnikowy nie wiem co to było, puściłem za wcześnie, jestem do dziupy. To ty trzeba po prostu zrozumieć też to sterowanie. Nie pomaga ani to, że te Yeti są takie szybkie i oczywiście z początku już ma dopalacz, ale wiecie co pomaga? To jest jedyny uczciwy wyścig, gdzie wszyscy od początku startują z tej samej pozycji. Zauważyłem teraz tak to sobie, aha fajnie, ominąłem tę gwiazdkę. Woohoo! Ale zauważyłem teraz, że wszyscy startują z pierwszej pozycji i to jest piękne. To przynajmniej jest piękne. Okej, ten załatwiony. Dlaczego przy niektórych skokach po prostu nie można robić trików? W ogóle tego nie rozumiem, to nie ma w ogóle sensu. Super, dupa, strupa i siekane klajstry. Znaczy zupa, strupa się mówi, nie wiem. Dlaczego jestem już piąty? Oczywiście robienie trików strasznie spowalnia. Aha, teraz zrobiłem dwa obroty w tył i nagle pełne nitro, nie? Super! Czy tam turbo. To była dobra decyzja, żeby to ominąć bok. Gdzie lecisz, Spyro? Lecisz na boki. Jesteś niczym świnia z Gravity Falls po polsku na boki. Okej, okay, nice. Staliśmy ładnego dopalacza. Won mi z drogi, jesteśmy drudzy. Jest 2 na 3. Przed nami zaraz jest nasz rywal, więc myślę, że będzie w porządku. Nie, nie, super, świetnie. No zresetuj! No litość boską! Precz, psie na żółtym dupolocie, zaszczany z emocji pewnie. Przynajmniej ja tak mówię, znaczy wiem, że ja zaszczałem krzesło z emocji. Lecimy. Fajna jest w ogóle muza. Muza bardzo przypomina mi Spyro 1. Przez to jest fajna. Dobra, ścigamy, bo jest lap trzecim, jesteśmy drudzy. Widać niby tego pierwszego, ale wiecie jak to wygląda? Moje skille... Lecimy z koksem. Żeby miało wreszcie się udać. Tak! Zasłużone zwycięstwo! Yes! You schooled them like a bunch of frostbitten, flat-footed, molasses-eating, lead-pants-wearing, cross-eyed glacier trolls riding slabs of plywood with sandpaper on the bottom!
And we want some shiny stuff, too. Oh, Hunter and Molasses, Spyro has beaten all of the Sasquatches, winning the race like a godlike, on the godlike pace. Yeah! Ja już nie mam siły. Nie, to jest... Jak co, to oczywiście, jeśli ktoś nie zna, to było odniesienie do Over the Garden Wall. Jak zawsze zapominam, jak się nazywa ten serial, ta miniseria właściwie po polsku, ale to tylko dlatego, że ona ma dwie nazwy. Za ogrodowym murem? Może? Nie wiem, może tak, może nie. Tak czy siak, dlaczego tutaj znowu jedziemy? Dlaczego przemierzamy korytarze? Korytarze to nie są korytarze w żadnym sensie. Dlaczego mi bierze taka czkawka? Już się nie śmiałem, płakałem raczej. Dobra, jesteśmy z tego, jak się z tego schodzi. Musimy się walnąć o coś, okej? Okay. Więc BAM! Ej, nie zejdź z tego! Chcę klejnot. Dzień dobry. Ale jakieś klejnoty są za nami. Na szczęście mamy funkcję Sparksa, która pokazuje nam, gdzie są klejnoty. Jest to bardzo cenna funkcja. Mówię to nie ironicznie, ponieważ to jest naprawdę fajne. Pamiętacie wszystkie te czasy, kiedy Spyro 1, Sparks nie mógł nam pokazywać, gdzie są klejnoty. Spyro 2 gra bez żadnej informacji. Aha, fajnie, że Sparks pokazuje klejnoty, które są dalej. Okej, to wiemy, gdzie lecieć. Ja bym chciał zawrócić. Da się zawrócić tutaj? Raczej. No, może się da na bardziej otwartym tym szlaku. Zobaczmy, to jest bardziej otwarty szlak. No, mocno otwarty. Nie, dobra, no to lecimy z powrotem. Lecimy. Aha, ja tutaj jeszcze nigdy na górze nie byłem. A nie, tam tylko ten krab chodzi, spoko. Dobra, to może zrobimy parę trików, żeby mieć w ogóle jak dojść na te wyższe miejsca. Super, na pewno to mi dużo pomoże. Opa, fajnie, że to mi... To jest po prostu takie coś, że jeśli pada się ułoży w takim... fajnie. Ale jeśli pada się ułoży w położeniu takim, że jest nie na skosie i nie w pionie i w poziomie podczas robienia tych trików, te triki się po prostu nie zaliczają. To nie ma w ogóle sensu. No bo jak tak pomyśleć, to nie ma sensu. Nic się nie zaliczyło, triki nie zaliczyły się. No chyba, że te wylądowanie liczyło się jako wylądowanie, no bo jeśli zrobimy triki, a nie wylądujemy przy nich, to one też się nie zaliczają. W stylu, jeśli zrobimy super dupny trik, ale się wywalimy przy nich, no to też nie zalicza. To ma bardzo dużo sensu, nie? To było złe, byłem za nisko, myślałem, że byłem wyżej. A no, to już jest w ogóle potrzebne. Tu są ostatnie klimaty, tak więc... Spadnij. Nie, one są wszystkie za mną. Nic. Naprawdę chciałbym rozkminić, o co chodzi w tym. Chyba, że... Chyba, że faktycznie robiąc tylko dwa obroty nie dostaje się nic, ale... Teraz dostaliśmy więcej niż za wszystkie te obroty razem wzięte. Coś tu jest na rzeczy. Raz, dwa, trzy. Lepiej. O wiele lepiej. Tutaj może po lewej trasie jeszcze coś jest, ale wydaje mi się, że Sparks pokazuje tylko ten... Co tu jest? Aha! Tu jest klejnot na końcu. Dzień dobry. Aż dwa. Haha. Czy ja lecę pod prąd? Chyba nie. Nie, wróciłem się na początek, okej. Okay. Ale tak jak klejnoty jeszcze są. Za nami. Bo tak, bo ja nigdy nie leciałem tą trasą. Teraz polećmy tutaj lewo. Znaczy po lewej stronie. I obiecuję, znaczy w sumie potem jest jeszcze boss, ale sobie też jest średni. Ale ogólnie to wydaje mi się, mam nadzieję, będzie najnudniejszy kawałek tego odcinka, więc bez strachu. Tak nie pojedziemy. Zobaczmy, jaki sens ma jechanie pod prąd. Może tu coś będzie. Na razie nie. Ale zobaczmy, czy wlecimy na tą trasę, którą na ogół omijam, bo to może być łatwiejsze w ten sposób. A omijam zawsze którą. What? To poważnie ma koniec czasu? Jak to liczy? Kiedy te Yeti skończą? No nieźle. Dobra, Sparks, masz dupny zasięg wszystkiego, nie? Wiecie co? Wydaje mi się, że tam się jednak da dolecieć. Czym znowu udowodniłem, że jestem głupi? Albo nie da się? Tam są klejnoty, tak, tylko... Jak to mi weźmy życie? Weźmy mi do życia, prawda? Prawda? Nie, na szczęście nie. Dobra. Dobra, to cóż, lecimy i postarajmy się wziąć tam te dwa klejnoty. No cóż, milion trików, dostaliśmy
odrobinę. Teraz... to jest masakra. Nie wiem, czy po prostu... Znaczy... Bo tak siłą rzeczy. Kręcenie się w bok versus kręcenie się w poprzek, znaczy po przekątnej, nie ma najmniejszej różnicy w praktyce. Bo dla gracza to jest co? Dla gracza to jest po prostu trzymanie ten. To jest trzymanie guzików. I to nie jest ważne, czy trzyma analoga w prawo, w lewo, albo po ukosie. Więc nagroda powinna być taka sama. Nagroda po prostu powinna być, nie tak, że niekiedy po prostu jej nie ma. Dobra, skok, prawdy. Okej, okay, oba zebrał. A tu dalej są klejnoty, tak? Tu żadnego nie ma. Tutaj też nie, ale może tutaj być po lewej. Tak, jest. I to był ostatni Sparks, mimo że klikam, nic nie pokazuje. Klikam, słyszycie? Tak, a Sparks nic nie pokazuje, yes! Dobra, quit race. A, po prostu wejście na deskorolkę to jest race, bo to niby tłuczenie rekordów. Świetnie, dobra. Mamy wszystko, ja nie mogę. Nienawidzę tej planszy. Super Banish Range jest spoko, ale nienawidzę tego tu. To jest dziecię szatana. Tak, zdecydowanie tak. Co jest kolejne? Mam nadzieję, że coś sympatyczniejszego. Cokolwiek tam nie będzie. A, tak, jest sympatyczne. A sympatyczne jest dlatego... tutaj też wszystko zebrane, nice. Sympatyczne jest to dlatego, po pierwsze, to trwa niesamowicie długo, a po drugie, ten ogień jest w pewnym stopniu samonaprowadzający. Nawet nie celowałem specjalnie w te owce na spadającym lotku, tak, na latającym spotku, a to mimo wszystko trafiło. To też pięknie, super. I to jest przyjemne, to jest fajne zakończenie, nie tyle że gry, co serii wręcz. Ciekawe, co będzie w epilogu, nawet nie pamiętam. Zresztą nigdy nie widziałem epilogu za wszystkie skill pointy, bo nigdy ich nie zdobyłem. Dopiero specjalnie dla was, moi drodzy widzowie, zdobyłem się na pokonanie tego całego Yeti bez straty, żeby zdobyć skill pointa. Gdzie jesteś, owco? Dzień dobry, dobranoc. W ogóle nie zwróciłem uwagi, znaczy nie mówiłem o tym, jaka to jest strasznie ładna plansza. Ten śnieżek ciągle padający w tle, to jest piękne, to jest naprawdę piękne. I tak szczerze, nieważne jak to zrobili w Reignited, jestem pewien, że tutaj to jest ładniejsze i tyle. Nie, bez gadania, po prostu bez gadania. Nie ma bata, żeby było ten. Czy Sparks nam pokazuje, gdzie jest ostatni spódek? Nie, nie pokazuje nam, mimo że on ma klejnoty, no ale to w sumie... O, tu jest. Ale to w sumie jest fajne, bo kiedy zbieramy luźne klejnoty... O, very nice, very nice. Zbieramy luźne klejnoty... O, nie ma tu ulepszenia tego, biegania. Kiedy zbieramy luźne klejnoty, no to istnienie tych owiec nie przeszkadza nam. 20 tysięcy klejnotów, wszystkie, które można zebrać w całej grze. A my wbijamy do ostatniego świadka, który blokowuje się po zdobyciu 20 tysięcy właśnie. Tęczowa księżniczka powraca! I don't know how she did it, Spyro, but the sorceress must have survived that last battle. She's been waiting here all this time, saving up her magic to destroy you. Aha, no tak, to w sumie racja, czarodziejka też tam była. Your best chance to defeat her is to borrow my flying saucer. I've cast some spells on it to give it extra firepower and unlimited flying time, but the rest is gonna be up to you. You've come this far, Spyro. I know you can beat her. Yes, I can beat her. I'm good enough. I'm strong enough. This is where my entire life has led me. I can do it! I know I can! My name is Spyro and welcome to Jackass! A cała ta walka to jest w sumie takie... Fajnie, że nie trafiłem jeszcze ani razu. To jest taka dinozaurzyca zabawna. Ale co robi ten? Co robi czarodziejka? Czarodziejka strzela od czasu do czasu, dość niecelnie. Zabawnie w sumie pomyśleć sobie, że kiedyś czarodziejka razem z Bianką leciała sobie na tych spotkach latających. Ale się wdupiłaś, moja przyjaciółka, albo nie, bo odlaliła się. Ona co jakiś czas przyspiesza sobie. Au, trafiła mnie. To jest niemożne. Ja jestem niesmiertelny. Nie mam pojęcia, czy to nie ma jakiś sens, ale cóż. Nie trafiła. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Ogólnie cała walka to jest po prostu takie latanie, za nią próbowanie trafić ją, albo po prostu znaleźć ją tam jest. Oh no, oh no, oh no! She is the queen, she knows the way. Show me the way, my queen. Nawet ma koronę, musi być królową.
O nie, ja też zostałem trafiony. Ej, mam zielonego Sparksa, nie jest dobrze. Ja sobie też meszkuję. No nie jest dobrze. Nie wiem, jak mnie trafiła, ale nie trafiła. Jest dobrze, mimo wszystko. My queen, my queen. Come here, my queen. Całkiem łatwo jest, znaczy, szczerze to nie wiem, bo czasami się mocno ruszam, te ognie mnie trafiają. Czasami się w ogóle nie ruszam i mnie nie trafiają. Oh no. Ale chyba przed ogniami lepiej jest uciekać w dół i w górę. Tak, zdecydowanie tak. Te ognie są bardziej naprowadzające na prawo-lewo, aniżeli góra-dół. I oczywiście trzeba uważać, żeby nie wpaść do tej lawy. Czy co to jest, nie wiem, co to jest. Nieważne, co to jest, zaraz ją mamy. Albo ona ma nas? Nie ma nas. Haha! Jesteśmy zbyt dobrzy. Znaczy ja jestem zbyt dobry, to jak wy patrzycie? Nie można być zrozumiałym? Nie, pod koniec walki, to jest niczym Dark Souls. Wiem, że ona ma malutko życia, ale ja także! Ale tak się jak się udało i ale wywinęła! Gdzie ona trzymała jajko? Łazana wywinęła, chciałem powiedzieć. Yin-yang! Ciekawe, co będzie w środku. Biała i czarna energia świata. O mój Boże, dwa smoki na nas. A co jak one są połączone dupami, bo są syjamskie? Kurde. Swoją drogą, czemu drugi nie był czarny, skoro yin-yang? Co, już? Napisy? What? Tak szczerze... powinienem był sprawdzić, co robią skill pointy wszystkie zebrane. W sensie... czy to była synka za wszystkie skill pointy? Może? Ale ja robię sekundę przerwy, żeby zamknąć drzwi, ponieważ wróciła rodzina i nie chcę, żeby przeszkadzała mi. Tak więc rymem... Okej, tak więc jestem z powrotem na małe podsumowanie, mam ochotę. Czy te outro jest dokładnie takie samo jak outro przy pierwszym pokładaniu czarodziejki? Przynajmniej plansze są takie same i w sumie napisy, kogo obchodzą napisy? Obchodzą nas te animacje, które lecą w tle i te piękne plansze, przez które... Dlaczego to nie weszło do wody, tylko wpieprzyło się na chama w ścianę? To akurat było dziwne. A tak czy siak... śmigamy, no nawet w tej samej kolejności, ale może na końcu napisów będzie... przepraszam. Na końcu napisów będzie Super Pain is Run, czy coś w tym stylu. Może. Nie mam pojęcia. Tak czy siak, zakończyliśmy wspaniałą przygodę, którą było Spyro 1, Spyro 2, jeszcze raz Spyro 1 oraz Spyro 3. Jest to drugi raz w życiu, kiedy przeszedłem Spyro 3 i pierwszy raz w życiu, kiedy przeszedłem je całkowicie, to znaczy wcześniej, tak jak już wspominałem, nie zdobyłem wszystkich skill pointów. No ale niestety jakoś przeszedłem tę grę tylko jeden raz, to nie mam bladego pojęcia, jak porównać te zakończenia, bo zwyczajnie nie pamiętam zwyczajnego zakończenia zbytnio. W sensie mieliśmy wszystkie skill pointy już do walki z czarodziejką i nie wiem, czy za wszystkie skill pointy zakończeniem było to ze smoczkami, tym smoczkiem z Rebeką, czy może te scenki z Hunterem i Bianką, ale raczej te z Hunterem i Bianką były normalnie. Powiedziałbym raczej, że to drugie było za pełne. Chociaż zawsze może jest jakaś szansa, że po tej serii napisów będą jeszcze jakieś endingi albo jakieś rozszerzone epilogi i tak dalej. Tak czy siak, cóż, jest to zakończenie Spyro 3. Zrobione gdzieś tam w sierpniu 2019 roku. Jeśli oglądacie to niedługo po wysłaniu odcinka, no to cóż, Spyro Reignited Trilogy pojawi się na Steamie z dniem 3 września i też wtedy mniej więcej kiedyś tam w skrótce zaczniemy robić streamy z tego, na które was serdecznie zapraszam. No i też te streamy oczywiście będą się pojawiać na YouTube.
co poza tym? Poza tym oczywiście dziękuję wam wszystkim za to, że przez te lata, to nawet nie przez to, że były gry, tylko przez to, że były przerwy. Zazdroszczę ludziom, którzy kiedyś trafią na moje filmiki, będą mogli sobie, jak to się mówi, binge-watchować wszystko pod rząd. No bo cóż, ci, którzy oglądali na bieżąco, znali ból rocznych, dwurocznych, a nawet dłuższych przerw. Natomiast ci, którzy przyjdą potem, ale o co wam chodzi? Przecież po zakończeniu jednego odcinka mogę sobie włączyć od razu drugi. Spyro Reignited, czyli... Aha, no tak, nie wspomniałem o jednym, że seria ta będzie po angielsku najprawdopodobniej, w sensie ja będę gadał po angielsku i tak dalej, tak więc ewoluujcie proszę razem ze mną, a jeśli nie, to zjedźcie mnie w komentarzach, no ale cóż, no, taki jest obrót czasów, ponieważ wszyscy muszą iść do przodu, a ci, co nie idą do przodu, zostają w miejscu. To zabrzmiało zdecydowanie bardziej obrażająco, niż chciałem, żeby zabrzmiało, no ale cóż. Jestem po prostu wzruszony tym, że seria się kończy. To jest seria, która zaczęła się bardzo dawno temu, bo razem z Crashem 3 Spyro 1 był na samym początku kanału. Niestety... Hej, chwila, przecież Spyro 1 jeszcze jest, w sensie... Ten pierwszy Spyro 1 siedzi jako niepubliczny w linkach do nowych odcinków, w sensie jak wyjdziecie w nowe odcinki, to z tego co pamiętam, w opisach są linki do niepublicznych wersji starych odcinków. I to są te stare, w sensie, kiedy ja byłem jeszcze niezbyt entuzjastyczny, ale to w sumie też najbardziej można rozpoznać, kiedy wbije się do jakiegoś Dungeon Keeper 2, pierwszy odcinków takie... Hola, ej, Iwona, nie rozpędzaj się tak. Nie ma tak dobrze, za to nie. Aczkolwiek sam pomysł na pierwszy odcinek był spoko, bo pierwszy mój filmik na tym kanale, taki pierwszy na kanale, kiedy chciałem już nagrywać... Steve Ross? Jak Steve Ross? To Steve Ross? Czy to nie jest syn Boba Rossa? Sex God Steve? Który wrzucał w malowanie z Bobem Rossem dwuznaczne teksty? Może. Ale tak czy siak... ja coś tam zacząłem mówić. Aha, że pierwszy filmik na moim kanale, taki pierwszy filmik oficjalny na moim oficjalnym kanale, to było Dungeon Keeper 2 dziesięciolecie. Który był nagrany z Iwoną. I dlatego pierwszy filmik let's playowy mój, z Dungeon Keepera 2, to pierwsze słowa były Iwoną zrobione i to było coś w stylu Siemka, witam w pierwszym odcinku serii pod tytułem Let's Play Dungeon Keeper 2. I wtedy ja chodzę Iwona, nie rozpędzaj się tak. Nie ma tak dobrze, to nie. No i ogólnie powiedziałem to 10 razy mniej wesoło, entuzjastycznie i fajnie niż teraz. Może trzeba jakąś specjalną scenkę zrobić? A może nie. A może po prostu przekombinowuję. Tak czy siak, mamy całkiem solidny odcinek ze Spyro 3. Tak, rakietą! Gdzie rakietą? Co rakietą? A czy mamy grę na 100% przejśniętą? Wydaje mi się, że tak. No, znaczy, do Super Bonus Run nie dało się wejść. 117%, dokładnie tak. Wszystkie skill pointy. A, na trójkącie się cofa. To jest masakra. Dobra, tak więc ja teraz sprawdzę w sumie, bo tutaj na kółku jest epilog. Ja sprawdzę sobie epilog jeszcze raz. I jeśli będzie coś specjalnego, to zobaczymy po pożegnaniu. Bo ja teraz się pożegnam. I jeśli w epilogu było coś innego, to pojawi się to tutaj. Jeśli nie, to zapewne się ze mnie śmiejecie, no bo ja tego nie jestem świadom. Jaszczurko, jak uniknęłaś smusznego ognia? Aha, tak, Sparksa nie było! Boże, ja bym się pożegnał bez Sparksa. Sparks towarzyszy nam od początku. Jest dłużej niż ktokolwiek. Nikt tam tak, znaczy w sumie... Nikt tam tak długo i wytrwale nie towarzyszył, no bo Sparks był od początku i zawsze aktywny. Natomiast smoki na przykład w Spyro 3 też były od początku, no ale w dwójce ich nie było, a poza tym były tylko w intro, outro do trójki, więc to się tak jakby nie liczy. Tak więc dobra, będzie pożegnanie. Wielkie żałe pożegnanie. A jeśli w epilogu jest coś specjalnego, to zwyczajnie wkleję to na sam koniec. Ale jeszcze przejrzyjmy szybko Atlas, czy na pewno wszystko jest złote. No ale skoro wszystkie światy są złote, to wszystko jest złote. O, kliknąłem epilog. Nancy. Aha, epilog jest takie coś, ja myślałem, że to jest filmik. Tak więc dobra, fajnie. Dobrze, że to niechcący kliknąłem. Ale zwyczajnie, kto to widział, zmieniać cofanie z kółka na trójkąt. Znaczy, Boże, z trójkątu na kółko. Kiedyś zawsze fajnie było cofanie trójkąt, a teraz grając w mnóstwo dzisiejszych gier, przywykłem, że to kółko jest cofaniem. Tak więc jedziemy z epilogiem. Nancy, różowa niedźwiedziczka z tego jednego lodowego światu, wreszcie wygrała złoto w tym całym, może nie hokejowym, ale w tym łyżwiarstwie figurowym. The dreaded curse of the tail snakes comes true.
Tak więc, straszna klątwa wężowego ogona staje się prawdą. Tak, pamiętamy, Agent 9 miał zostać przeklęty. Shields invent the sport of squidboarding. Ta foczka się wydaje strasznie nieprzejęta tym, że właśnie coś wynalazła i uprawia niesamowicie nowy sport. Natomiast squid to jest kamarnica, prawda? Nie, to jest kamarnica albo mątwa? Tak czy siak, kamarnica czy mątwa, nie mam nawet pojęcia, ile nóg ma jedno, a ile drugie, znaczy kamarnica ma 10. Tak czy siak, ta istota ma z mackami po lewej wygląda na straszliwie nieszczęśliwą. O mój Boże, tak jak pamiętamy w tej całej kryształowej planszy, tłukliśmy jeże, czy tam raczej świstaki, czy coś w tym stylu jako Bentley, ale gra walni Bentleya została stworzona. Waka Bentley, normalnie to jest Whack-a-Mole, jeśli znacie angielską nazwę tej gry. Primadonna Rajnokowa zapewnia Cloud Spires rozrywkę, aczkolwiek nie rozumiem, dlaczego Cloud Spires nie jest wielkimi literami. Ale w sumie on kasy już nie miał, tak więc co się stało? Też się gang Bayleya znajduje łatwy cel w postaci Moneybagsa, który mimo, że miał iść do Spooky Swamps, wszedł do tego portalu z kryształową planszą, a skończył w krainie kowbojów. To jest świetne. Amy? Aha, tak, księżyczka Amy. Zoe i Amy rywalizują o względy Sparksa, tak więc Sparks sobie znalazł niezłe laski. Zoe wydaje się lepsza przez dziwny kolor skóry Amy, wygląda jakby była chora. Sheriff Holiday, czyli Sheriff Wakacje. Czy ja mówiłem podczas tego odcinka, że on się nazywa Wakacje? Albo Urlop? Tak, ja mam teraz urlop. Tak czy siak, znaczy Deputy to chyba niekoniecznie jest Sheriff. Deputy był na przykład, byli ci z GTA 5 RP na przykład. EL motherfucking I! Ale tak czy jak łapie członków gangu. Nie. W sumie tutaj widzimy, jak masakrycznie oni wyglądają, w sensie jak oni się śmieją i tak nie, to wyglądają fajnie, ale tutaj kiedy mają, nie wiem czy to są takie usta i te czarne, znaczy tak czy siak to są usta, ale te czarne pionowe kreski, czy to są szpary między zębami, jak zawsze w kreskówka jest pokazane, czy to są takie, wiecie, takie jak muk ma, taką jakby flegmę między jedną a drugą wargą. Gnasty, Gnork, który przeżył, oraz Ripto, który przeżył, mają spotkanie mające na celu rozważenie problemu Spyro. Cóż, fajnie jakby jednak jakby nie przeżyli, nie pojawiali się zarówno w Enter the Dragonfly, jak i A Hero's Tale. Jeden w Enter the Dragonfly, a drugi w A Hero's Tale. I to jest trochę takie... Wiecie, który w A Hero's Tale, tak więc możecie wnioskować, który w Enter the Dragonfly. Porywanie owiec. Owce są porywane, żeby zostały wyhodowane na obcych. Hunter odkrywa, że niańczenie jest trudniejsze niż wygląda. Co te smoczki z nim zrobią, czy go pożrą? No ponoć mięso drapieżców jest średnie. Lepsze jest mięso roślinożerców. No ale z drugiej strony, skoro Hunter się związał z Bianką, to może się przerzucił na coś roślinnego. A poza tym, tak często jednak drapieżcy w fabułach, gdzie występują ramię w ramię z roślinożercami albo po prostu z innymi istotami świadomymi, to nie są mięsożercami. Come on, man. Chcę uniknąć uczuć, no. Ale weźcie. Ja mi jest dziś wystarczająco smutno. Jakby myślałem o innych rzeczach, które się kończą. Dziękujemy za granie. Będziemy ze sobą tęsknić. Spyro, Sparks, Hunter, Bianka, bo Bianka się pojawiła pierwsza. Sheila, Bird, Bentley i Agent 9. Będę za wami tęsknił. Ale ja tym będę do września. Może się naigrywam z tego płakania, ale to jest przykre, to jest... Nawet jeśli większość Spyro nie była moim dzieciństwem, w sensie grałem... Może tak opowiem na koniec, słuchaj. Za dzieciaka grałem w Spyro 1, Spyro 2. W Spyro 3 nigdy nie miałem przyjemności, aż do bodajże liceum, a to jest długo po tym, kiedy Spyro 3 w ogóle powinien być grany przez dzieci, że on kiedyś się pokazał. W Spyro 1 doszedłem do Dreamweavers, w sensie pamiętam na światło macierzysty, ale żadnych plansz, więc zakładam, że tam po prostu wszedłem i nic nie zrobiłem. Nie wiem z jakich powodów, ale może to były te czasy, kiedy sprzedawaliśmy PlayStation, żeby kupić pierwszy komputer. Spyro 2 pamiętam Magma Cone, bo nie miałem bladego pojęcia,
Chyba po prostu nie znalazłem jako dzieciak tych drabinek i nie wiedziałem, gdzie tam się spędzić. Przyszedłem wszystko ze Spyro, ze drugiego świata, ze świata Gulpa, poza Magma Cone do końca. Tak więc nie mając talizmana, nie mogłem pokonać Gulpa. Po cholerę mi to życie, przeszliśmy już grę. Ale w sumie wróciliśmy do stanu życia z początku tego odcinka. I nie zbierając tego talizmanu z Magma Cone, oczywiście, nie mogłem walczyć z Gulpem, nie mogłem przejść do... Nie mogłem przybywać. Ale unikniemy śmierci. Nie skill points, tylko tu. I szybko przenosimy się, żeby nie umrzeć. Nie umrę, o nie. Ale ten tak jest. Tak, nie zdobyłem talizmanu, nie przyszedłem nigdy Gulpa, nie doszedłem do Gulpa i nie przyszedłem nigdy do trzeciego świata macierzystego. A dobra, myślę, że w pierwszym pięknym świecie macierzystym pożegnamy się po raz ostatni w Spyro 3, tam gdzie rozpoczęliśmy tę wspaniałą przygodę z tą wspaniałą grą. Ze wszystkich Spyro i tak mi się najbardziej Spyro 2 podobało, ale Spyro 3 zdecydowanie także jest dobre. Wszystkie części są na równi dobre, jeśli chodzi o takie neutralne ocenianie, ale Spyro 2 podoba mi się najbardziej, aczkolwiek szkoda, że jest taki krótki, no bo jednak tylko 3 światy i tak dalej. Tak więc z tego miejsca żegnam się z wami, ja, Insomniac, seria Spyro, sam Spyro oraz najbardziej złoty jak się da Sparks. Dzięki za oglądanie, dzięki za czekanie wszystkie te lata, łapkujcie, trzymajcie się i do następnego filmiku bądź streama.